przed moim wylotem z Azji na absolutny koniec, jako wisienkę na torcie zostawiłem sobie coś, co chodzi za mną już od Chin, czyli od dobrych kilku miesięcy, mianowicie durian. Durian to owoc. No, owoc jak owoc, wydawałoby się nic dziwnego. Uwielbiają go Chińczycy, uwielbiają go Azjaci. No tak, tylko jedna dziwna rzecz w durianie jest taka, że wszędzie w autobusach, w tramwajach, w metrze jest absolutny zakaz noszenia duriana, jedzenia duriana. Absolutny zakaz jedzenia duriana jest również w miejscach publicznych, w windach. Nie można go wnosić nawet do własnego mieszkania. Dlaczego? Dlaczego? Otóż durian niewyobrażalnie śmierdzi. Śmierdzi tak, że się wytrzymać nie da. W tej chwili siedzę tu, najchętniej bym zatkał nos. I ten smród towarzyszył mi od Chin. No ale wszyscy mówili, musisz spróbować duriana, bo nie spróbować duriana i wyjechać z Azji, to jak w ogóle w tej Azji nie być. No więc kupiłem tego duriana. Warto zaznaczyć, że jest to strasznie drogi owoc, ekskluzywny. Za taki kawałeczek zapłaciłem 10 zł. Także cały owoc to gdzieś pewnie z 5 dych by kosztował. Jak na Azję to bardzo dużo. No i nie wiem, czemu on jest taki drogi. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że Chińczycy go uważają za jakieś ekskluzywne danie, nie wiadomo co. No ale trzeba spróbować. Cyk, kotlet próbuje dziwnych rzeczy, trzeba podtrzymać. W Chinach cieszył się on szczególną atrakcją, więc wracam do Chin i wracam do duriana. Już sama konsystencja jest przeobrzydliwa. Nie dam rady. Naprawdę nie. Nie udaję w tej chwili. Jak generalnie uważam się za człowieka wszystko czarnego, to tego się nie da. Po prostu się nie da tego wytrzymać. Dobra, kończę. Muszę czymś to przejeść. To był właśnie durian, tak? Smakuje durian.